Siemaneczka! Witam Was w ten piękny wtorek. Właśnie chilluję bombę, bo byłam dzisiaj generalnie... Dzień służbowy wyglądał trochę zwariowanie, bo trochę pracowałam z domu, potem musiałam podjechać w dwa miejsca i ogarnąć różne rzeczy. Jutro też bardzo podobny dzień, także no trochę tak się szlajam, ale w czwartek już normalnie z chatki, w piątek też. Sobotę nadgodziny i w sobotę idę w końcu do fryzjera. Mam nadzieję, że nic mi nie odwołają, bo ostatnio też nie mam szczęścia. I tak, moi kochani, ostatnio powiem Wam szczerze, że ten mój czas jest jakiś... W ogóle jutro idę na aqua aerobic i muszę się zaraz spakować. Ale... No jakoś ostatnio mam taki dosyć intensywny czas i za bardzo nie mam co dla Was nagrywać. Bo głównie pracuję, potem po pracy gdzieś tam mam zawsze do ogarnięcia. A zresztą w ogóle jak montowałam w poprzedniego vloga i zdałam sobie sprawę, że ja już byłam więcej niż pewna, że byłam minimum w tym tydzień w Polsce. A się okazało, że dopiero wczoraj minął tydzień, to ja miałam takie what the hell. Jakby jak to dopiero tylko tyle minęło, także... Nie wiem, czas zapierdziela, nie wiem jak to jest w ogóle możliwe, że aż tak, ale no tak jest. Bo z całej komendy to ja tylko tobie mogę zaufać. No, możesz już sobie iść. Dzisiejszy dzień to jest w ogóle jakiś hit hitów. Muszę w ogóle takie rzeczy dodawać na mojego Instagrama. Nick ta z internetu, jeżeli byście chcieli mnie śledzić. Byłam służbowo w ogóle po drugiej stronie Warszawy i tam miałam być dużo dłużej, no ale udało się skończyć wcześniej. I ja takie, Boże, będę musiała czekać godzinę na aerobik, aqua i w ogóle jakby mówię, Boże, co ja zrobię. Słuchajcie, ostatnie 800 metrów ja jechałam godzinę praktycznie, no. Miałam być o 16:35, a dojechałam 17:20, a zajęcia miałam 17:15. Ja mówię, dojechałam, a jeszcze musiałam się przebrać, wejść w ogóle, no hit jakiś. Także tak, i to naprawdę ostatnie 800 metrów to był problem, bo to stało po prostu. Auta stały, nic nie jechało. No ale udało się, byłam na aerobiku, super było. Chciałabym zacząć chodzić częściej, natomiast zaczęłam chodzić i co? No uwaga moi mili, uwaga. Mówię to, uwaga. Zaczynam chodzić i za parę dni zamykają na nie wiadomo ile basen, bo będą techniczne prace. Tak jest! A zumby nie ma nigdzie w mojej okolicy. A ja dużo lepiej się czuję jak jestem gdzieś tam wśród ludzi na zajęciach, niż tak po prostu chodzić na siłkę. Nie mówię, że nie lubię też pójść tam na bieżnię czy inne ćwiczenia, bo gdzieś tam traktuję tą siłownię jako kardio po prostu. Natomiast no, lepiej się czuję po prostu na zajęciach i gdzieś tam dlatego kupiłam karnet na siłowni, a nie po prostu chodzę sobie na siłkę gdzieś tam, bo bym to nawet mogła gdzieś tam robić w domu. Bo więc na razie byłam generalnie, no, na razie dwa razy skorzystałam z karnetu i byłam w dwóch miejscach. W piątek mam zamiar być w trzecim. A w niedzielę powtórka ze zumby, bo podobało mi się tam i mam zamiar w tą niedzielę za każdym razem chodzić. Ogólnie w poniedziałki i środy mam zamiar dalej kontynuować gdzieś tam moją rehabilitację. Natomiast w środę, no wiadomo, przyszłą jest święto, więc no na pewno nie uda mi się pójść z trenerem, tak? Nie wiem, czy będą siłownie otwarte, jeżeli tak, no to zakładam, że będą bez w ogóle żadnych zajęć. No ale wtedy właśnie mam zamiar sobie pójść po prostu, wiecie, gdzieś tam na bieżnię jakiegoś orbitreka poćwiczyć. Coś tam podziałać, zobaczymy. Jutro w końcu gdzieś tam mam luźniejszy dzień, bo pracuję z domu i w ogóle jutro nic nie planuję po pracy. Chcę w końcu posiedzieć w domu, bo mój pies ostatnio bardzo mało... Znaczy no po prostu dużo siedzi sam, tak? Muszę odebrać paczki wszystkie z paczkomatów, bo zaraz mi je odeślą z powrotem, bo szczerze, jak tyle czasu mnie nie było w domu i w ogóle, ja nie wiem,
ja staram się ogólnie, jak jeżdżę autem, nawet jak jestem w centrum, to wychodzić w takich godzinach, żeby no po prostu nie być w godzinach szczytu. I ostatnie te dwa dni akurat jeździłam w godzinach szczytu i moja psycha na tym bardzo ucierpiała. Tak nie lubię tego. Męczy mnie to i jakby... A jak widziałam ludzi, którzy mieszkają i nie byli w stanie wyjechać z własnego garażu, z bloku, bo właśnie stały te auta i tam tak jest na co dzień w tygodniu, ja bym chyba od razu sprzedała to mieszkanie. Jakby w tej sekundzie, w której bym kupiła, bym je sprzedała w cholerę. No nie ma opcji, no. Nie ma. Z drugiej strony, jak tam mieszkacie, no to moim zdaniem tam, wiecie, macie wszystkie rzeczy dookoła, więc też jesteście gdzieś tam w stanie się dostać, no, z buta. Nie wiem. W sobotę mam znowu ciężki dzień, dlatego też trochę chilluję bombę, bo będę pracowała. Jeszcze muszę właśnie się dogadać dokładnie, jak mam to zrobić, bo muszę. Może mi się uda po prostu, bo mam fryzjera. Znowu się farbuję. To w ogóle jest primo, bo po to idę. Natomiast nie wiem, bo to, co tutaj mam, to była moja grzywka, którą gdzieś tak miałam dotąd, jak ją ułożę. No tak dotąd. Ale rozważam, czy nie zrobić sobie przedziałku tym razem na środku i to wyrównać, no bo wiadomo, mam tutaj krótsze, no bo mam zawsze jakby... Mój przedziałek wygląda mniej więcej tak. No i... Ej, co się dzieje, myszko? Chodź! Generalnie coś takiego, no i to jest dużo krótsze, jakby dotąd, jakby wiecie, po to to... No... Jak jest dobrze ułożone, to to wygląda. Natomiast tak jak miałam na środku przedziałek, którego już nie mam... A już mam... No to po prostu nie wygląda. I rozważam, czy nie pójść w tę stronę. Jakby mi włosy i tak odrosną, a jak mi to wyrówna fryzjerka, tak? No to potem jak to wróci, wiecie, nawet jakby kto będzie musiał być dłuższy, to mi zrobi krótsze, jak będę chciała wrócić do boku. Więc w ogóle chyba zaryzykuję i tym razem zetnę włosy w ogóle na środku. Zobaczymy i pofarbujemy jakby środkowym przedziałem. Jakoś tak mam ochotę na jakąś zmianę, a uważam, że całkiem też spoko wygląda. Możecie być ze mnie dumni. Poszłam dzisiaj w końcu po dwie paczki, bo prawie mi je odesłali. Pierwsza to Hebe. Zamówiłam sobie generalnie suplementy. No i puder sobie zamówiłam. I w ogóle, jak to zobaczyłam, to miałam na początku takie... What the... Przysięgam, myślałam, że to jest... Co dla psów? Autentycznie. A drugie dostałam 50+, nie? Jakby fajnie. A druga paczuka... Jezus, ja dzisiaj nie umiem mówić. A druga paczucha to Homla. Zamówiłam sobie pościel z mikrofibry pierwszy raz. Zobaczymy, czy będzie fajna, ale jest przepiękny wzór na święta. I trochę się nie mogę już doczekać, żebym chciała móc wykładać te rzeczy wszystkie świąteczne. A drugą taką już bardziej na co dzień bawełnianą. I powiem szczerze, że bardziej materiał mi siedzi z mikrofibry niż z tego. Także może się okazać, że będę zmienić pościele. Natomiast była spora promka. Ta mi się tak spodobała. Stwierdziłam, że taka, wiecie, na co dzień git. I domówiłam sobie do tego takie 3 boksiki, żeby już mieć całą herbatę w jednym. Cukier albo erytrytol, jeszcze to przemyślę. I kawę już ładnie, wszystko w jednym. No i najważniejszy mój nowy ziombel. Pocyk pled. No, a że były spore promocje, miałam jakiś kod rabatowy, to generalnie na przykład te pudełka były ze 3 dych na około 15. No generalnie udało mi się zaoszczędzić jakąś stówkę, zapłaciłam za to wszystko niecałe 260 zł, coś takiego. Także moim zdaniem worth it. I tak, dzisiaj w ogóle już się nie mogę doczekać końca pracy i odpoczywam. Autentycznie potrzebuję, nie wiem, może sobie włączę EPS-a, nie wiem co zrobię, ale potrzebuję odpocząć, bo too much się działo. Co się stało? Co tam rzuciłeś już? Ja nie wiem, co się właśnie stało, ale wyobraźcie sobie. Skończyło wam się pranie i idziecie po pranie, żeby je powiesić. Zapalacie sobie światło, otwieracie sobie drzwi, a tu se pralka wyszła. Pierwszy raz mi się to zdarzyło.
To jest moja druga pralka. Poprzednia była pralko-suszarką, więc w ogóle jakby bardziej bym powiedziała, że powinna chodzić. Nie wsadziłam jakoś dużo do tej pralki. A wręcz powiedziałabym, że nie tak dużo, bo biorę takie rzeczy, które gdzieś tam zbierałam, żeby móc uprać razem niebiesko-zielone. I się wyszło. No ale no cóż, no skoro wyszła, no to przynajmniej odkurzę za nią, tak? No dobrze, niech jej będzie. Zobaczcie, ja sobie pracuję, a mój pies stwierdził, przyjdę do ciebie. I usypię. Pora z tym zrobić porządek. Ale generalnie chcę mniej więcej tak przedziały. Tylko, no, zobaczycie. Witam Państwa serdecznie. To ja i moje nowe włosy. Co myślimy? Zrobiłam to, co mówiłam. Mam przedziałek po środku i taką otóż grzywkę. Wydaje mi się, że jest spoko. Wiadomo, że kolor jest trochę inny. Jak je umyję, to będzie jeszcze inny, jak to po tonowaniu. Natomiast inaczej. Muszę się na pewno przyzwyczaić. Ale chyba nice. Patrzcie to. To jest mój najnowszy ulubiony posiłek. Zawsze mieszam sobie bazę, ale generalnie zawsze mam twaróg i najlepiej mi smakuje z twarożkiem grani. Mam tutaj generalnie cały twaróg półtłusty, dlatego cały twarożek grani. Jadam też z skyrem waniliowym, z zwykłym skyrem. Jakby da się to pomieszać ze wszystkim, na co macie tylko ochotę. Do tego miód, borówki i maliny. Generalnie twaróg, tak jak mówię, cały, czyli 250 gram, grani 150, borówek tutaj mam 120, malin 80, miodu 30 gram i tyle. I takie coś jem. Kupa białka, pycha, polecam. Wciąż próbuję się przyzwyczaić do tej fryzury. I przez chwilę miałam w ogóle schizę, że jakby ta strona jest kompletnie inaczej niż ta ścięta, jeżeli chodzi o tą grzywkę. Ale mi tutaj tak rosną włosy, więc ona jakby na samym środku jest ciężka. Po drugie, całe, jakby, no nie całe życie, ale tak odkąd pamiętam, że zaczęłam dbać o włosy, jakby dbać o jakąś fryzurę, to zawsze nosiłam włosy na przedziałek z tej strony. Więc no tutaj mam, wiadomo, jakby kompletnie inaczej rosną mi włosy. Te się naturalnie układają tak, a te nie wiedzą w ogóle, co się dzieje i potrzebują na pewno czasu. Ale będzie git. I właśnie fajnie, bo teraz wiecie, sobie spiłam gdzieś tam na spinkę. I jakby tutaj fajnie to wygląda i tak nie, że zawsze mam tego koka i jakby tak. Tak, dużo wam to powiedziało. Co ja wam chciałam pokazać w ogóle? Kupiłam wczoraj w Decathlonie nową kłódkę, bo moja kłódka jest taka strasznie, jakby ona jest malutka tutaj dosyć, ale tutaj oto ma strasznie wysokie i w jednej siłowni, na którą chodzę na zumbę, jakby tą szafkę da się otworzyć z tą kłódką, więc stwierdziłam, że przyda mi się nowa i muszę ją zaprogramować, bo jest z kodem, co też należy plus, bo kluczyka nie będę musiała nosić. A few moments later. Udało mi się. Generalnie chodzi o to, że na początku, jak macie ustawione zera, to jesteście w stanie to wyjąć i tutaj macie jakby albo w tą stronę, no i w tą stronę, wiadomo, jest zamknięta, a w tą jesteście w stanie ustawić kod. I chodzi o to, że załóżmy, ja teraz sobie otworzę tą kłódkę. W momencie, kiedy mam znowu tak ustawioną, czekajcie, tak wam będzie lepiej widzieć, może jakby w tą stronę, tak, do tej, do tego paska, wciskacie to i jak macie wciśnięte, ustawiacie swój kod. No i potem wracacie do... Ustawiacie swój kod, wracacie do głównej tej, musicie mieć ustawiony swój kod, żeby zamknąć, przekręcacie na co tam sobie życzycie i nie da się otworzyć. Git opcja. A jeszcze chciałam wam pokazać, bo powiedziałam, że może wam pokażę, co kupiłam. To w C&A-u kupiłam sobie spódnicę. Taką zwykłą, totalnie zwykłą spódnicę, bo mam plan na mój nowy style of ubiór, także zobaczymy, jak to wyjdzie. I kupiłam sobie jeszcze jedną spódnicę, bo wiecie, jedna nie wystarczyła. A tak szczerze, to myślę, że na ulicy jesteście w stanie to zobaczyć. Osoby, które chodzą w spódniczkach, na pewno znają teraz ten nowy szczyt z
styl, że długie spódnice jeansowe. I ja kupiłam taką w Kapalu jakoś na lato, może poleci, nie pamiętam, taką beżową. I ona jest super, taka żółta bardziej. I ona jest super, ale w zimę czy jesień nie będę w niej chodzić, bo jak to się ubrudzi, no to jest koniec. A jeans jednak jeszcze jakoś tam... Czy dzisiaj była zmiana czasu? Ja o tym pamiętałam i wszystkim o tym przypominałam nawet wczoraj w pracy. Znaczy, przedwczoraj. Sama wyszłam o 9.20 zamiast o 10.20? Nie no, co ty mordo? Przestań, ja? Tak, spojrzałam na zegarek na piekarniku, okej? Okay? Ale co śmieszniejsze, mój tata zrobił dokładnie to samo. Wstał, szukał swojego programu ulubionego. Chodzi wkurzony w ogóle, what the heck? Gdzie jest mój program, jakby to stało? A mama do niego, która godzina? On beka. Także jak nam się coś dzieje, to chociaż rodzinnie, tak? Chociaż nie wiem, czy to dobrze. Chce mi się płakać ze szczęścia, przysięgam. Położyłam się, przyniosłam sobie PS-a z salonu do sypialni. I chce mi się płakać ze szczęścia, bo nawet nie wiecie... Bo nawet nie wiecie, jak bardzo marzyłam o tym dniu. I w ogóle jest nowy Just Dance. Było 2023, już jest 2024 i... Możecie mnie uznać troszkę za wariantkę, ale... No, gdzieś tam Just Dance jest chyba najbardziej graną przeze mnie grą w PS, na PS-ie. No bo... Czekajcie, mój profil mam chyba jakby... Jest chyba 40 poziomów. Jest więcej już poziomów! Ile jest poziomów? 50, a ja mam 39. I jakby bardzo, bardzo, bardzo lubię tą grę, bo traktuję ją też sobie przeważnie jako gdzieś tam trening. W sensie, wiecie, lubicie gdzieś tam... Czego? Treningów i super, także... A jednak trzeba dokupić Just Dance 2024. No pokaż. Aha, 300 zł. Nie, to dzięki, mordeczko, dzięki. A to już nie jestem happy. W ogóle mam jeszcze, jeżeli chodzi o Just Dance, Just Dance 170 dni, bo to generalnie to polega na tym, że oczywiście możecie grać bez żadnych tam dodatkowych, ale wtedy nie macie tylu gier dostępnych. I ja sobie w to zainwestowałam, bo gdzieś tam nie sama w to grałam i w ogóle jakby to było też na zasadzie, jakby to jest na zasadzie do spędzania czasu z innymi i mam sporo, ale widzę, że dużo gier doszło, bo ja generalnie sobie ustawiłam taką challenge, że chcę jakby wszystkie piosenki mieć, nieważne co, po prostu chcę mieć wszystkie piosenki przegrane, tak? No i co? Jakby stwierdziłam teraz, że muszę przez te 170 dni, bo nie wiem, czy po prostu czy ten abonament przejdzie mi na... Aha, mi zostało raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Czyli 29 piosenek nie zostało. Aha, no cóż, no to pewnie po tych 29 piosenkach sobie gdzieś tam w to zainwestuję, bo... No 300 to jest sporo, I will not lie, ale no jakby może gdzieś na podchoinkę albo coś, zobaczymy. Ale no. Lubię tą grę, ale dzisiaj mam zamiar grać w Cyberpunka. Ogólnie ja grałam w Cyberpunka na PC-cie, ale mój PC stwierdził, że on już mnie nie lubi i dlatego zainwestowałam w konsolę PS5. No i jakby nie mam ogólnie całego Cyberpunka na PS-ie, ale chcę pograć te 10 godzin, zobaczyć, czy mi się wkręci i jeżeli mi się wkręci, to sobie zainwestuję i w ten nowy dodatek chciałabym pograć. Zobaczymy. Yes, let's go. Wy nawet nie wiecie, jak bardzo na ten dzień czekałam i jaka jestem szczęśliwa. Bardzo ładny mam kolor włosów. Włączam sobie teraz, mam dwa odcinki, 3.911 najnowszego sezonu. No bo będę jeść, więc wiadomo, że nie będę grać podczas jedzenia. I idę się cieszyć życiem. Mówili, oglądaj seriale, będzie tak fajnie. No, tak, fajnie, naprawdę, fajnie, płacząc się. Zajebiście. Po to oglądam seriale przecież, żeby płakać, nie? A może na papie?
Tak, nie chciałam się gadać już o tym serialu, natomiast jest godzina 16:58 i jest ciemno. Jest totalnie ciemno. Rozumiecie to? Jakby nie pokażę wam dworu, ale jest ciemno. Nie, że się robi dopiero ciemno, jest ciemno. Ten wieczór miał być piękny, a jest w płaczu i totalnej masakrze. Mam okres trzęs. Drama.